Witajcie na kanale politycznym. Indie i Chiny są zaniepokojone sytuacją na Ukrainie, gdzie rosyjskie siły dokonują zmasowanych ataków rakietowych. Oba mocarstwa ustami rzeczników swoich resortów spraw zagranicznych i niezależnie od siebie wyraziły nadzieję, że wkrótce nastąpi deeskalacja działań. Tymczasem zamiast tego konflikt się zaostrza, a ze strony rosyjskiej coraz częściej pojawiają się groźby użycia broni jądrowej. Czy dotychczasowi sojusznicy Putina całkowicie się od niego odwrócą? Zapraszam na materiał. Po rozpoczęciu rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę, rzeczniczka chińskiego MSZ, Maoning, powiedziała na briefingu: Mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi deeskalacja. Kilka godzin później agencje prasowe zacytowały komunikat MSZ Indii. Rzecznik resortu oznajmił, że indyjskie władze są poważnie zaniepokojone eskalacją konfliktu na Ukrainie. Wzywamy do przerwania walk. I szybkiego powrotu do działań dyplomatycznych i dialogu. Napisał rzecznik i dodał, że Indie są zaniepokojone zabijaniem ludności cywilnej i niszczeniem infrastruktury na Ukrainie. Wcześniej minister spraw zagranicznych Indii powiedział, że wojna Rosji na Ukrainie nie służy niczym interesom. Bardzo wyraźnie sprzeciwialiśmy się konfliktowi na Ukrainie. Uważamy, że nie służy on niczym interesom, ani jego uczestnikom, ani społeczności międzynarodowej powiedział minister spraw zagranicznych Indii. Chiny i Indie były jeszcze do niedawna uznawane za kraje sprzyjające Moskwie, ale sytuacja mocno skomplikowała się po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od 2009 roku te trzy państwa oraz Brazylia blisko współpracują w ramach grupy państw rozwijających się w skrócie BRICS. W miarę przeciągania się wojny na Ukrainie, działania Kremla postawiły jego sojuszników w trudnej sytuacji. Chiny i Indie coraz bardziej starają się dystansować od rosyjskiego przywódcy, mimo że unikały bezpośredniego potępienia inwazji na Ukrainę i nadal angażowały się w relacje gospodarcze z Moskwą. Ostatecznym potwierdzeniem odwrócenia się azjatyckiego mocarstwa od Władimira Putina było wrześniowe forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w trakcie którego nie poparły Rosji, lecz opowiedziały się za pokojem. Natomiast Indie wprawdzie dystansują się od Kremla, to ciągle utrzymują bliskie relacje z Rosją głównie gospodarcze. Na stronie amerykańskiej stacji CNN ukazała się niedawno analiza, której autorzy podkreślili, że New Delhi trzyma się Moskwy, aby nie dopuścić do jej zbliżenia z Pekinem czyli sąsiadem i największym rywalem gospodarczym Indii. Jak donosi nowa gazeta Europa, Chiny liczyły na to, że wojna rozpętana przez Władimira Putina na Ukrainie Odwróci uwagę USA od rywalizacji z Pekinem i pozwoli im wzmocnić pozycję na arenie międzynarodowej. Słabość rosyjskiej armii sprawia, że Xi Jinping zaczyna kalkulować, czy ten sojusz rzeczywiście mu się opłaca. Porażka Władimira Putina na Ukrainie jest poważnym sprawdzianem strategicznego sojuszu między Moskwą a Pekinem. Chociaż początkowo przewodniczący Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinping, deklarował wsparcie dla Rosji, Coraz bardziej desperackie posunięcia Putina zmieniają sytuację. Xi zdaje sobie sprawę ze skali zagrożenia, jakie jego bezgraniczna przyjaźń z rosyjskim prezydentem stanowi dla dobrobytu gospodarczego Chin, globalnej stabilności oraz jego własnych ambicji geopolitycznych. W październiku planowany jest w Pekinie zjazd Komunistycznej Partii Chin. W czasie tego kluczowego dla Chin wydarzenia Xi Jinping prawdopodobnie będzie próbował utrzymać stanowisko, zostając bezprecedensowo liderem przez trzecią kadencję z rzędu. Kryzys z udziałem Chin mógłby poważnie zachwiać jego pozycją. Rosyjskie uderzenie jądrowe na Ukrainę, o którym niejednokrotnie wspominał Putin, wywołałoby katastrofalny kryzys światowy, osłabiając tym samym pozycję władcy wspierającego agresora. Nawet jeśli Putin blefował, grożąc użyciem taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, to Xi, chcąc być postrzegany jako odpowiedzialny lider, musi uwzględniać najgorszy scenariusz. Tym bardziej że rosyjska doktryna wojskowa dopuszcza uderzenie jądrowe w celu ochrony terytorium Rosji przed wiarygodnym zagrożeniem. A tym w propagandzie Kremla może być obrona nielegalnie zaanektowanych obwodów Ługańskiego. Donieckiego, Hersońskiego i Zaporowskiego. Taki rozwój sytuacji jest zdecydowanie niepomyślny który na ostatnim szczycie szanghajskiej organizacji współpracy podczas spotkania z Putinem wyraził swoje niezadowolenie z niepowodzeń Rosji. Ani słowem nie wspomniał jednak publicznie o Ukrainie. Milczenie Shi mocno kontrastowało z wypowiedziami premiera Indii, który dość niespodziewanie otwarcie skarcił Putina. Trudno uwierzyć, by Si nie zastanawiał się, czy rzeczywiście potrzebuje teraz tak lekkomyślnego sojusznika. Rosyjskie morale jest na niskim poziomie, a napływ słabo wyszkolonych 300 tysięcy poborowych prawdopodobnie przyspieszy upadek rosyjskiej armii. To z kolei może doprowadzić do upadku reżimu Władimira Putina. Dokładnie tak, jak złe przywództwo cara Mikołaja II podczas I wojny światowej. Przyczyniło się do upadku armii carskiej i doprowadziło do rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Niekompetencja Putina przyniosła efekt całkowicie odwrotny od zamierzonego. NATO jest obecnie silniejsze niż kiedykolwiek od zakończenia zimnej wojny. Neutralne kraje, takie jak Szwecja i Finlandia, złożyły wnioski o wstąpienie do sojuszu, a kraje azjatyckie, takie jak Japonia, Korea Południowa i w coraz większym stopniu Indie, Wyraziły swoje poparcie dla amerykańskiej polityki wobec Ukrainy. Chiny liczyły na to, że Rosja pomoże im wzmocnić ich pozycję na arenie międzynarodowej. Tymczasem Kreml okazał się zbyt słaby i skorumpowany. Teraz, gdy Putin wydaje bezpośrednie rozkazy rosyjskim fataszkom, sojusz wojskowy Chin z Rosją musi wydawać się Xi niemal bezskuteczny. Sytuację pogarszają również wypowiedzi Putina o ataku jądrowym. Chociaż prawdopodobieństwo użycia tej broni na Ukrainie wydaje się obecnie niewielkie, nie można całkowicie wykluczyć takiej opcji. Chińscy urzędnicy muszą liczyć się z tym scenariuszem oraz tym, jak zareagują USA i NATO, jeśli Putin rzeczywiście zrealizuje swoją groźbę. Biorąc pod uwagę zdecydowane wypowiedzi prezydenta Joe Bidena, można założyć, że międzynarodowa odpowiedź ekonomiczna i militarna będzie znacznie ostrzejsza niż sankcje już nałożone na Rosję. Reakcja Zachodu to jednak nie wszystko. Działania Rosji mogą otworzyć puszkę Pandory i nie trzeba czekać na użycie broni jądrowej. Już dotychczasowe posunięcia rosyjskich wojsk poczyniły znaczne spustoszenie w ukraińskich elektrowniach jądrowych. Sojusz z Moskwą może mieć dla Chin również inne istotne konsekwencje. Aneksja dokonana przez Putina może podważyć politykę Chin zakładającą istnienie tylko jednego państwa chińskiego składającego się z Chin kontynentalnych Hongkongu, Makao i Tajwanu. Już teraz niektóre państwa Europy Wschodniej wyraziły wątpliwości co do zasadności takiej polityki. Jeśli Xi, który twardo bronił zasady integralności terytorialnej, milcząco zaakceptuje aneksję Putina, niektóre kraje mogą uznać to za hipokryzję. To zaś może doprowadzić do niepokojów wewnętrznych. Odkąd dekadę temu Xi Jinping objął stanowisko szefa Chin, wielokrotnie wyrażał obawy, że Chiny mogą doznać dezintegracji politycznej i gospodarczej, która doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego. Obecna sytuacja Putina powinna służyć mu jako kolejna przestroga. Perspektywa reżimu tak zgniłego, że rozpada się od wewnątrz, musi poważnie niepokoić Chiny. Prawie tak samo jak groźba wojny atomowej.